Dzień dobry, witam w rozmowie H24. Dzisiaj moim Państwa gościem Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. 16 lutego ruszyła we Wrocławiu rekrutacja do szkół podstawowych. No i w tym roku, od tego roku mamy kilka zmian. Powiedzmy, o jakie najważniejsze zmiany chodzi, tak żeby rodzice byli poinformowani i wiedzieli, jak cały ten proces będzie przebiegał. Tak, wczoraj o godzinie 12 ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych, do klas pierwszych. Proces przebiega sprawnie, rodzice wiedzą, jak wypełnić wnioski, ponieważ mamy ich już blisko 2000, co dopiero nie minęło 24 godziny. Dokładnie, czyli widać zainteresowanie. Widać zainteresowanie, rodzice zgłaszają swoje pociechy do szkół rejonowych. Nowością jest podział na dwa etapy rekrutacji. Najpierw od wczoraj do wtorku rodzice zapisują dzieci do swoich szkół rejonowych. Gdzie jest ich szkoła rejonowa, mogą sprawdzić poprzez wyszukiwarkę, która jest na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Tam wchodzą w zakładkę szkoła obwodowa, wpisują swój dokładny adres, numer domu bądź lokalu i wyskakuje im numer szkoły, do której powinni się zgłosić. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać ze szkoły innej niż szkoła obwodowa, wtedy bierze udział w drugim etapie rekrutacji, który zaczyna się 10 marca. Wtedy wybiera maksymalnie dwie szkoły pozaobwodowe i na ostatnim, trzecim miejscu bądź na drugim, jeżeli wybierze tylko jedną, umieszcza szkołę rejonową, wtedy już się liczą punkty. Jeżeli się nie dostanie, to zawsze ma zagwarantowane miejsce w szkole rejonowej. Czyli jeżeli rodzic chce, żeby jego dziecko chodziło do szkoły innej niż rejonowa, to na razie nic nie musi robić, na razie czeka do wtorku, potem rusza ten drugi etap rekrutacji, składa tam... Czeka do marca. Ale ma zagwarantowane miejsce w tej szkole rejonowej, tak jak wtedy, jak wypełnia wniosek, zawsze na ostatnim miejscu, w zależności czy wybierze jedną, tak tylko szkołę pozaobwodową, czy dwie, bo może wybrać dwie, to na ostatnim, drugim bądź trzecim miejscu wybiera tą szkołę rejonową. Jakby się stało tak, że zabraknie mu punktów, to wtedy zawsze ma zagwarantowane miejsce w swojej szkole rejonowej. To jest tak, że rekrutacja ruszyła, mamy już ponad 2000 wniosków do tych szkół rejonowych na razie, ale jeżeli ktoś jeszcze nie złożył tego wniosku, to lepiej, żeby na przykład sprawdził, gdzie ta szkoła rejonowa rzeczywiście jest, bo czasem może być tak, że wydaje nam się, że wiemy, że to ta podstawówka, bo jest blisko na przykład, a może się okazać, że nasz adres, jakiś konkretny numer, są jakieś zmiany. No jednak gdzie indziej jest zakwalifikowana, więc lepiej to sprawdzić przed wypełnieniem wniosków, jak to wygląda? Tak, myślę, że warto to sprawdzić. To jest dostępne na stronie rekrutacji, jak mówiłem, pod zakładką szkoła obwodowa. Jeżeli ktoś właśnie zmienił miejsce zamieszkania, jest nowy we Wrocławiu, bądź po prostu chciałby się upewnić, czy rzeczywiście to ta szkoła, o której on myśli, to jest jego szkołą obwodową, warto wpisać ten adres i zweryfikować tą swoją informację. Szczególnie, że dokonywaliśmy też korekt, tak, w sieci szkół i rzeczywiście niektórzy mogą mieć zmienione szkoły. 22 obwody, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, tak, się zmieniły. Z czego to w ogóle wynika? To wynika ze wzrostu liczby dzieci we Wrocławiu i dynamicznego rozwoju osiedli. Ale też jest to gdzieś pokłosie reform, które miały miejsce, czyli likwidacji gimnazjów i utworzenia szkół podstawowych, które są już znów ośmioklasowe. Tak, więc tutaj te budynki, szkoły na przykład są podzielone na budynki, bo dawne gimnazja już są podstawówkami, ale uczą się tam klasy wyższe, te najmłodsze jednak pozostają w tych szkołach, które... Tak, a niektóre szkoły były budowane jako sześcioklasowe, ale mamy teraz tam 8 klas. Więc też trzeba to rozłożyć. Tak. Powiedzmy, jak wygląda cały proces, bo on od tego roku jest jakby w dwóch formach możliwa rekrutacja, natomiast przeważa ta rekrutacja w pełni elektroniczna. Czyli co do zasady jest to już rekrutacja elektroniczna. Nie ma głównie. Co do zasady, to można tak porównać do wnioskowania o na przykład 500+. Tak? Ono już co do zasady jest elektroniczne, tylko w ramach dostępu alternatywnego, czyli tak zwanego dostępu równego dla wszystkich do usługi, czyli jak ktoś nie ma komputera, nie ma internetu, bądź po prostu nie chce przez internet złożyć takiego wniosku, to w przypadku rekrutacji do szkół udaje się do szkoły rejonowej, bądź w drugim etapie do szkoły pierwszego wyboru. Tam pobiera wniosek papierowy, wypełnia go na miejscu, bądź w domu i przychodzi drugi raz i składa go po prostu w sekretariacie szkoły. Ale co do zasady, rekrutacja jest elektroniczna, można się zalogować poprzez profil zaufany, przez login.gov, czyli tak na przykład do internetowego konta pacjenta, co pewnie przez ostatnie 2 lata wszyscy często robili, sprawdzając kwarantanny. Wypełnia wniosek i kończy ten proces też podpisem, profilem zaufanym. I wtedy nigdzie nie trzeba iść, wychodzić z domu, czyli jeżeli ktoś nie ma profilu, to też zachęcamy do widzenia strony rekrutacji, jest taka zakładka profil zaufany i tam jest naprawdę krok po kroku, jak bez wychodzenia z domu można taki profil założyć. A w którym momencie już do szkoły będziemy się udawać?
1 września. 1 września, czyli nie ma potrzeby być w całym tym procesie rekrutacji dopiero już. Nie, no staramy się, żeby naprawdę być jak najmniej uciążliwym dla rodziców. No czasami się może zdarzyć, że komisja rekrutacyjna będzie weryfikować pewne kryteria, no bo czasami może po prostu są różne sytuacje, tak? Ktoś dopiero się wprowadza we wrześniu do Wrocławia i załączy na przykład umowę przedstępną, albo zapomni jej załączyć, tak? To będą takie indywidualne przypadki. Ale naprawdę pojedyncze będziemy, raczej. Tak, pojedyncze. I naprawdę nikt nie będzie robił kłopotu, będziemy tacy proklientcy. Powiedzieliśmy już o zmianach, jeżeli chodzi o obwody, jeżeli chodzi o tą dwuetapowość, jeżeli chodzi o ten proces, który jest elektroniczny. No i zmiany są też w punktacji, jeżeli chodzi o rekrutację. Jak tutaj to wygląda? Tak, to jak już mówiłem, chodzi o drugi etap rekrutacji, bo tam się liczą punkty. Dalej najwyżej punktowanym kryterium jest kryterium zamieszkiwania we Wrocławiu. Ale dokonaliśmy zmian w jednym kryterium, to dosyć istotnych. Do tej pory było kryterium rozliczenia PIT-u we Wrocławiu. Teraz zostało ono zmienione na aktywny status w programie Nasz Wrocław. I ma dużo więcej punktów, bo masz aż ich 90 i skoczyło na drugie miejsce według liczby punktów za dane kryteria. A chcieliśmy po prostu premiować rodziców, mieszkańców, którzy rozliczają podatki we Wrocławiu i dokładają się do, tak naprawdę do kosztów utrzymania miasta, w tym szkół i przedszkoli. Tak? Chcielibyśmy, że jeżeli nie wybiorą szkołę pozawodową, po prostu mieli większą szansę dostania się do takiej szkoły. No właśnie, to jest prawda, że dzieci spoza Wrocławia nie mają szans, żeby się do szkół wrocławskich dostać, czy jednak niekoniecznie? Czy tak, co do zasady, szkoły wrocławskie są dla mieszkańców Wrocławia, tak? Po prostu mieszkaniec, no, albo jest zameldowany w Wrocławiu, no najlepiej jakby był zameldowany, to zachęcamy do meldowania się, bo to jest po prostu najprostszy sposób, jedynie trzeba nic udowadniać, tak? Po prostu automatycznie baza sprawdza. Ale jeżeli naprawdę jest wiele różnych indywidualnych przypadków. Bo są takie, szczególnie w powiecie wrocławskim to widać, ale też szerzej. Ludzie, którzy pracują we Wrocławiu, dojeżdżają na przykład do pracy, mieszkają poza Wrocławiem, ale dużym ułatwieniem, no właśnie, w trakcie dojazdu do pracy byłoby to, żeby dziecko też chodziło do szkoły we Wrocławiu. No, myślę, że tak. Pewnie takich osób trochę jest we Wrocławiu, jednak dla nich miejsca dopiero będą pokazywane, czy będą mogli przyjąć, będziemy mogli przyjąć ich dzieci dopiero od 1 września na. Jak zakończymy wszystkie procesy rekrutacyjne, przyjmiemy dzieci rejonowe, dzieci, które chciałyby skoczyć ze szkół nieobwodowych, znaczy nie rejonowych, tak nieobwodowych i innych. I od 1 września na wolne miejsca, które pozostałe mogą być przyjmowane. Czyli mieszkanie we Wrocławiu jest dalej priorytetem tak, na razie. Tak, no my przygotowujemy najwyższej jakości usług edukacyjnych dla naszych mieszkańców. To ile w tej rekrutacji mniej więcej może wziąć udział dzieciaków, w sensie ile będzie pierwszoklasistów i ile jest miejsc przygotowanych dla nich? W tej chwili do klas pierwszych chodzi 5700 dzieci. Jesteśmy przygotowani, aby przyjąć taką ilość, bądź nawet większą, myślę, że nie będzie naprawdę problemu z miejscem. A jeżeli tak popatrzymy z roku na rok, to tych pierwszorocznych uczniów przybywa? Jak to wygląda? Jaka jest tendencja? Ogólnie uczniów przybywa w wrocławskich szkołach. Szkół też przybywa, bo się budują szkół, cały tak, czas. Właśnie. Budują się 3 duże szkoły we Wrocławiu. Pan prezydent Jacek Sutryk bardzo mocno stawia na edukację we Wrocławiu. Jedna szkoła już, mury rosną, tak? W szulicy asfaltowej na Jagodnie. Tak, tam już rzeczywiście prężnie i myślę, że mieszkańcy też czekają na mieszkańcy osiedla, na szkołę tak, właśnie na Lipie Piotrowskiej powstanie duża szkoła, to jest zespół szkolny przedszkolny na 1000 uczniów i 200 przedszkolaków oraz trzeci duży zespół szkolny przedszkolny powstanie przy Białostockiej, to teraz współpracujemy z inwestorem prywatnym, tak, który taką szkołę na naszym terenie, który został sprzedany w użytkowanie wieczyste, uruchomi. To jest coś dla mieszkańców Maślic i zachodniego Wrocławia. No i ostatnia szkoła w 2025 to jest szkoła w Szulicy Zwycięskiej, również 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Także naprawdę jest 200 milionów na same inwestycje szkolne. No to widać tą potrzebę, bo Wrocław i mieszkańcy się rozrastają. Część właśnie spoza Wrocławia też chciałaby we Wrocławiu się uczyć. Czy pan sądzi, że ta tendencja z biegiem lat będzie na stałym poziomie, czyli rzeczywiście będzie tych szkół trzeba budować zwyczajnie więcej? No na pewno na obrzeżach, tak? Widzimy, że tam po prostu rozwija się budownictwo mieszkaniowe, ale tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz. Bardzo dużo mamy obcokrajowców i bardzo nam liczba obcokrajowców w szkołach rośnie. Teraz mamy ich ponad 3,5 tysiąca i to jest o 1000 więcej niż w zeszłym roku. Tak naprawdę to jest jedna szkoła, duża szkoła, naprawdę duża szkoła, która kosztuje około 60-70 milionów. Demografia również jest na stabilnym poziomie. Widzimy teraz pewne tąpnięcie, tak? To takie chyba pandemiczne ogólne polskie zjawisko, ale naprawdę mamy dużo mieszkańców nowych, napływowych. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem Marcin Miedziński. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.